Specjalnie chciałem prosić o głos na końcu, ponieważ chcąc powiedzieć o tym, jak można z tego wyjść, co jest, chcę o tym powiedzieć zupełnie inaczej. To będzie próba popatrzenia na to, jak na grę społeczno-polityczną, a jak na grę. A dlatego, żeby móc popatrzeć na to z poziomu dość wysokiej abstrakcji. Najpierw zacytuję naszego misia z drugiej strony. Wojciech Jagielski, dziennikarz, który pracował 20 lat w Gazecie Wyborczej, powiedział coś takiego. Sprzedawaliśmy głupotę na masową skalę i teraz mamy odbiorców wychowanych na tej głupocie. Proste. To jest bardzo ważny tekst, albowiem punkt pierwszy. Wolność słowa, jak i wszystkie inne wartości demokratyczne, ma w Polsce coraz mocniejszych przeciwników, a więc i sama staje się coraz słabsza. Punkt drugi. Dlaczego? Bo to się opłaca. Komu? Punkt trzeci. Opłaca się to niestety wszystkim. To znaczy, opłaca się władzy, opłaca się mediom, tym mainstreamowym, opłaca się dużemu biznesowi, opłaca się dużej części organizacji pozarządowych. A dlaczego? Bo najwygodniej rządzić, jak się ma ogłupionego, przestraszonego, upokorzonego, czyli słabego i odosobnionego obywatela. Ale tak samo mediom się opłaca taki sam widz, słuchacz czy czytelnik, bo można mu najprostszy format przekazu do głowy wbić. Ale tak samo dużemu biznesowi opłaca się mieć ogłupionego, indywidualnego konsumenta, który kupuje to, co mu każe reklama. A także sektorowi tej aktywności społecznej, który jest budowany od 1989 roku tak bardzo, że mamy aktywność obywatelską jedną z najgorszych w Europie, opłaca się być blisko władzy, blisko mediów, blisko biznesu. Myślę tu o jednym takim misiu, któremu się to opłaca najbardziej. To oznacza tyle, że ten przeciwnik rośnie w siłę i co więcej, on się łączy. Dlatego, że władzy nie tylko opłaca się ogłupiony, słaby obywatel, ale ona też widzi, że ten ogłupiony, słaby konsument to jest właśnie jej kandydat na tego, który będzie głosował jak trzeba. I specjalnie głosu w międzyczasie nie zabiera. Punkt piąty. Jeżeli tak jest, a tak jest, to jeżeli nawet nasi przejmą władzę, to ich przeciwnikiem nie tylko będzie ten obóz władzy, który miałby stać się opozycją. Otóż jego przeciwnikiem będzie sektor dużych mediów, sektor dużego biznesu i sektor dużych organizacji pozarządowych, czy tam w cudzysłowie pozarządowych i w cudzysłowie organizacji. A to oznacza, że z całą pewnością ta nasza władza nie wygra z tamtym obozem. Brakuje jej sojusznika. A taki sojusznik jest tylko jeden. I jest nim ten, który mówi. Jeżeli mamy mieć wolność słowa, to ona ma być dla tego, który mówi. A mówić mają my wszyscy. Jeżeli mamy mówić, to mamy mówić to, co chcemy. A po to właśnie, żebyśmy mówili we własnym interesie. I żebyśmy mogli działać we własnym interesie. A to oznacza, że muszą zostać stworzone warunki do tego, żeby ruch takiej aktywności społecznej stał się potężnym sojusznikiem tego obozu politycznego, który takiej zmiany w kierunku większych wolności i większej demokratyzacji chciałby. I tu mamy kłopot. Albowiem partie nie lubią specjalnie niezależnych sojuszników, a kłopot polega na tym, że gdyby ruch tej aktywności społecznej miał być zależny od jakiegoś obozu politycznego, to on już nie będzie ruchem społecznym, tylko politycznym. A więc zadanie, które stoi i przed nami, i przed obozem demokratycznym jest takie, że obóz polityczny, demokratyczny, czy wręcz partyjny musi nie tylko pomóc rozwinąć się takiemu aktowi,
a obozowi IGO wspierać aktywności społecznej, ale jeszcze do dodatku musi dbać o to, żeby on był niezależny od niego. A nagroda jest taka, że obóz czy ruch aktywności społecznej w kierunku wolności demokratycznych będzie wspierał demokrację, a więc będzie wspierał ten obóz partyjny, polityczny, któremu ta demokracja jest droga. Z całą pewnością nie będzie wspierał jej przeciwników. To się obu stronom opłaca. Kłopot jest taki, że tej drugiej strony na razie nie mamy, czy mamy ją bardzo słabą. To znaczy mamy na przykład jeden czy trzy kluby takie jak Ronin, ale nie mamy ich 3000. Mamy kilkaset klubów Gazety Polskiej, ale one jeszcze wyborów nie wygrywają. A to oznacza, że tych klubów musi być jeszcze więcej. I najgorsza rzecz jest taka, że jeżeli mamy ten sojusz budować, to nie po wygranych wyborach naszego obozu partyjnego, tylko teraz, bo potem będzie za późno. Bardzo serdecznie dziękujemy. Czyli ruch aktywności społecznej.